Na wstępie dzisiejszego kazania wiersz Zofii Bobik pod tytułem Patriotyzm. Chcę w ten sposób nawiązać do polskiej rzeczywistości. Dzisiaj wiele mówi się o naszej ojczyźnie i dobrze i źle, ale to, co najbardziej zastanawia i zadziwia, to głównie to, że ciągle mówi się, a tak mało się robi. Dlaczego dziś tak trudno kochać swoją ojczyznę, żyć w niej, dla niej pracować? Wielu mówi, że honor jest niepotrzebny, bo przecież nie ogrzeje, nie nakarmi, nie przyodzieje. Wielu wstydzi się przyznać do swoich korzeni, rodziny, ojczyzny, Pana Boga. Mówią, że nie warto, bo to nie nowocześnie. Czy można budować dziś nową ojczyznę bez Boga, bez poszanowania Jego praw? Pewnie można. Ale pytanie, czy warto? Czy warto stawać na pakiet z Panem Bogiem? Przekonało się o tym wielu wielkich tego świata, wielu cesarzy rzymskich, wielkich królów średniowiecza, wielu dyktatorów XIX i XX wieku. Zamiast chwały i sławy okryli się niesławą. Ale najgorsze jest to, że przez nich ucierpiały miliony niewinnych ludzi. Dziś na naszych oczach toczy się dyskusja, czy Bogu należy się miejsce w nowoczesnej Europie, czy Bogu należy się miejsce w Polsce. I jak kiedyś w Pałacu Piłata decydowano o życiu i śmierci Syna Bożego, tak dziś bożki tego świata decydują o miejscu Boga w Europie. Chcą również decydować o miejscu Boga i w naszej ojczyźnie. Jeden z najczęstszych zarzutów pod adresem Polaków to ten, że ciągle jeszcze jesteśmy bardzo religijni. A religijność nie jest już w modzie. Kiedy w 1979 roku nasz papież Jan Paweł II żegnał się z nami po pierwszej historycznej pielgrzymce do naszej ojczyzny, wołał na łoniach krakowskich. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, byście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili, nie zburzyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Byście nie wzgardzili nigdy miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Siostry i bracia, dzisiaj w 105. rocznicę odzyskania niepodległości trzeba powiedzieć jasno, gdy ze sztandaru Bóg, honor i ojczyzna wyrwie się słowo Bóg, wtedy honor można kupić, ważne tylko za ile, a ojczyzną staje się cały świat. Czyli właściwie nie wiadomo dokładnie co. Dziś, gdy pochylamy się nad historią naszej ojczyzny, nie możemy zapomnieć o tych, którzy walczyli o wolną, niepodległą i wspaniałą Polskę. Poszli na śmierć, a ich walka dawała świadectwo zaborcom i całemu światu, że Polska żyje i
i że zbrodnią zaborów nigdy się nie pogodziła. W końcu przyszła upragniona wolność. Po 123 latach niewoli wyobraźmy sobie, co by dzisiaj się działo, co by dzisiaj powiedziało wielu Polaków, mieniących się za elity narodu. Powiedzieliby zapewne, po co się wychylać, kiedy zaborcy trzymali rękę na polskiej ziemi tyle lat i wprowadzali swoje porządki. Dzisiaj, w myśl poprawności politycznej, lepiej się nie wychylać, sprawy jakoś same się rozwiążą. Nasi przodkowie, jak widzimy, myśleli inaczej. Nie bali się wychylić, nie bali się pokazać świadomości narodowej, która pragnie samostanowienia o losach ojczyzny i jednym z najistotniejszych elementów odzyskania wówczas przez Polskę niepodległości była wola narodu polskiego, który żył wiarą w jej nadejście. O tym mamy ciągle pamiętać i wychowywać także nasze dzieci i młodzież w tym właśnie duchu. A jaka jest dzisiaj wola narodu? Czego pragnie? Dokąd zmierza? Do jakiego celu jest prowadzony? Dzisiaj mówi się dużo, szczególnie w mediach, że takiej wolności, jaką mamy dzisiaj, nie mieliśmy nigdy. A gdy ktoś protestuje przeciwko tym wypowiedziom, uważany jest za zacofanego, czy też człowieka,